Hej, hej, hej! Witam Was w kolejnym odcinku na nieciekawym kanale. Dzisiaj zajmiemy się kolejnym etapem przy Turbo Loncinie, który został już przez wielu z Was spisany na straty. Dla niektórych to jeszcze zanim zacząłem, już zostało to spisane dla straty. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy będzie moc, czy nie będzie mocy. Planem na dzisiejszy odcinek jest to, iż chciałbym skończyć ten wydech, zamontować tutaj wydech, żeby zobaczyć, jak to tu będzie wyglądało, ile będę miał miejsca na pompki, nie pompki i tego typu sprawy. Jak i chciałbym doprowadzić jakieś smarowanie prowizoryczne oleju zewnętrzne na jakichś pompkach, nie pompkach, żeby spróbować to przynajmniej dzisiaj odpalić. Trzymajcie kciuki! Może się uda to na dzisiaj skończyć. No na tyle, żeby odpalić. Pierwszy etap, do czego zaczniemy. Czyli trzeba będzie zrobić tutaj adapter. Taki jak tutaj zrobiłem. Zrobimy też tu. Czyli zaczniemy od początku. Pierw zrobimy uszczelkę, tak jakby. Stworzymy pierw uszczelkę na to. A potem na bazie tej uszczelki zrobimy z blachy, która gdzieś się plącze, jeszcze nie wiem gdzie jest, a potem z tego kawałka blachy stworzymy i trzeba będzie zaślepić tutaj ten oto właśnie upust, bo ma być pełna moc, ma być pełna moc, więc robię uszczelkę i widzimy się za chwilę. Papierowa uszczelka jest zrobiona, odrysowane na blaszce, no i cóż, no zostanie nam tylko to wyciąć. Czemu tu nie ma otworu? Bo mianowicie będę robił zaślepkę do tego tutaj u góry, do tego dziadostwa. Właśnie nie wiem, czy nie wstawię tu jeszcze czegoś, jakieś kawałka blaszki albo czegoś tu, żeby po prostu spaliny mi nie szły do góry, tylko całe ciśnienie poszło prosto w wydech, nie było żadnych zawirowań. Ale to takie coś, to jeszcze można zrobić to na późniejszym etapie. Na razie nie muszę się chyba zbytnio tym przejmować. Ja się biorę za wycinanie tego. To chwilę zajmie, zanim wywiercę tutaj ten otwór. Ja to nawiercam wiertarką, jak widzieliście pewnie wcześniej. Po prostu wiertarką wiercę pełno otworów tutaj dookoła. Bo nie mam żadnej otwornicy ani palnika, żeby wypalić tutaj dziury. Trochę to schodzi, no ale domowymi sposobami też da się to jakoś ogarnąć. Tak to wygląda po wierceniu. Zaraz to wezmę fajnie przecinakiem, tutaj wybijam to z tego, a na końcu wygładzę takim frezem. No i będzie ok. Jeszcze wywiercę te otwory tutaj, te trzy, póki jeszcze je widać. No i dopiero na samym końcu zacznę to wycinać, bo potem jak była ta mniejsza blaszka, to trudniej to wszystko utrzymać w rękach, a póki jest to wszystko wielkie, no to łatwiej jest w nogą utrzymać fajnie i powywiercać sobie te otwory. To zrobione. Tu macie sprzęta, bo zaraz będziecie się pytać, czym ja robię. Takim na powietrze. Tu jest ta uszczelka. Tu jest ta blaszka. Pasuje. Pasuje. Przełożymy jeszcze tutaj. To ma być w ten sposób. Pasuje. Ładnie pasuje, więc domowymi sposobami, ręcznie, bez jakichś tam większych maszyn, da się to wszystko zrobić. Następne to będzie to, żeby tu jakoś wydech ustawić, więc ja tu sobie będę teraz to mierzył, chwycę adapter śrubami, jakoś z tych kolanek, z tego wszystkiego, jakoś coś tutaj wymyślę, zrobię i będziemy się widzieć za chwilkę znowu. No takie muszę cięcia robić, bo no to jest, zajmuje to trochę, a nie chcę, żeby latać co 5 minut po baterię, jak padnie. A to chyba nie jest takie istotne, nie jest takie ciekawe, żeby to pokazywać, jak ja maszczę, dorabiam takie pierdółki. No, tak mi się przynajmniej wydaje. Możecie napisać w komentarzu, jeśli się mylę. Więc dobra, ja tutaj to dorabiam, mierzę, patrzę. I widzimy się za chwilę, jak coś wymyślę. Trochę porzeźbiliśmy, troszeczkę czasu upłynęło od ostatniego momentu. Ale zrobiłem ten wydech.
Chociaż nie jestem z tego zadowolony, ale jest. Jest czerwony wydech. Jak chcieliście czerwony, będzie czerwony. I jest czerwony wydech. Będzie to wyglądać tak. Tutaj się już tak nie przykładałem za bardzo. Jest dodatkowa jedna śruba, ta. Nią całą tą szalkę docisnąłem. Upust, więc nie źle. Minus jest taki, że mi trochę to poprzeciągało blachę, bo nie przykładałem się i doparło mi tutaj do ramy, ale no dotknęło tylko. Mam nadzieję przynajmniej. Wydech z tyłu puściłem troszeczkę tak bardziej na zewnątrz, więc nie jest w linii prostej, tylko puściłem go lekko po skosie, no żeby to jakoś to kurde w miarę tutaj było. Musi tak być. Musi tak być. Zobaczymy tak bardziej dalsza. Może tak tragicznie to aż nie wygląda, chociaż jest po skosie. No niestety musiałem iść na kompromis, żeby to jakoś takoś spasować. Kolejny problem jest taki, że średnica wydechu jest mniejsza niż średnica tej rury. Mianowicie tamtej rury jest mniej więcej coś takiego jak tu. 3 mm. No nie dało się nic z tym zrobić. Za dużo przerabiania. Na razie będzie tak. Będzie trochę dławić na wydechu. Nie ukrywajmy. No jest to praktycznie na gotowo zrobione. No inaczej się nie dało zrobić. Się wydaje. Dobra. Ja tu jeszcze pomyślę coś. Co nieco nad tym smarowaniem. Jak to zrobić na krótko. Nie, że jak będzie w motorze zrobione. Tylko zrobię to tylko i wyłącznie tak, żeby jakieś smarowanie było przy pierwszym odpaleniu. O to mi chodzi. Jak będzie finalnie smarowanie, jeszcze dokładnie nie wiem. Sprawdzam różne opcje. Nie wiem, zobaczymy. Coś na pewno wymyślę. Więc no, muszę niestety znowu zrobić cięcie i przemyśleć to. Zastanowić się, jak to zrobić. Więc widzimy się za chwilkę. No dobra, zrobiłem podmiankę gaźnika w międzyczasie. Co do smarowania, mam dalej takie jeszcze wątpliwości troszkę, ale to jakoś jeszcze ogarnę. Założyłem filtr powietrza od pitbike'a, gaźnik ze stun skutera. Musiałem troszkę mocowania przerobić, naciąć, żeby ładnie ten gaźnik równo siadł. Jeszcze nie ma smarowania, ale chciałbym sprawdzić, czy w ogóle ten pitbike zagada. Bo jak nie zagada, no to szkoda na razie bawić się ze smarowaniem. No i cóż, no podpinam instalację, cewkę gdzieś umocuję i sprawdzamy. Może akurat. To będzie chwila prawdy, czy to w ogóle zagada. To tylko przełożyłem te plastiki na razie. One tak się trzymają, bo w baku te deczko paliwa nalałem. Zobaczymy, czy to wybuchnie, czy zagada w ogóle coś. Tylko od razu mówię, nie spodziewajcie się, że to nie będzie kopcić w ogóle, bo przed montażem turba kopciło niemiłosiernie, więc jak coś, no to będzie kopcić. Na to się szykujcie. I tutaj nie ma uszczelek, więc mogą tutaj się dymy pokazywać. Jak coś, od razu mówię, bo to będzie ciśnienie spalin, więc tutaj nie mam w ogóle uszczelki żadnej, będzie trochę gazu uciekać. Ja pierdzielę, tak się telepię, tak mi się ręce trzęsą, bo aż tyle pracy, no nie wiem, zobaczymy, no, czy to w ogóle zagoda. Nalałem do turbiny WD-40 troszkę, więc tu trochę może być zlane pod, na cylindrze, więc jak coś, no, jak coś. Próbujemy, no. Uwaga. Sprawdzałem, czy w ogóle otwoi. O. Jasny pieron, nie będzie nic z tego. Będzie uciekać. Muszę zwalić to z podnośnika. Na razie bez sania. Nie wiem, jak jest włączony zapłon nawet. Czy jest w ogóle iskra. Dopiero może sprawdzić, czy w ogóle iskra jest. Paliwo.
Dobra, iskra jest. Gaźnik przytkany, a ja będę tyle kopał na marne. Nie chcę odpalić. Małe modyfikacje. Zmieniłem gaźnik, skróciłem dolot do gaźnika, znaczy do cylindra. Nie zrozumiecie mi, o co chodzi pewnie. Wywaliłem po prostu kolanko. Dalej nie chciało na tamtym gaźniku odpalać, nawet nie chciało zagadać. Dlatego zmieniłem na gaźnik oryginalny, bo prawdopodobnie tamten gaźnik wymaga regulacji. A nie mam czasu na razie bawić się w regulację. Kopnąłem raz, odbił mi kopek. Coś czuć. Jeszcze się kręci. Ale coś czuć. Kurde, kusi mnie, ale no nie mam jak kurde wywalić wydech całkowicie, żeby było słabo. Była mi go na wydechu. Mówię, ja go biorę pierwszy, jak będzie się dawał. Jeszcze jak to nie działało. Już mam kupca. Opie, jak by działało, to kupców jest tyle, że snypier. Ale tak inaczej chodzi przez wydech chyba, nie? Co? No, inny wydech jest. Ale nie słychać gwizdu turbiny, bo jest właśnie wydech, więc wygłusza wszystko. Ja bym nie miał tego, tylko że muszę mieć, bo szarkę mam zaślepioną. Coś tam czuć, że coś tam doładowanie jest, ale na tym gaźniku jest słabe ciśnienie stali. Właśnie nie wiem, czemu nie chce chodzić na tym drugim gaźniku. Na większym? No, na większym, bo było więcej paliwa by zasysał i powinien większa moc być, no ale... A ten gaźniczek to jest za mały na to turbo. Lewe powietrze jeszcze mi zaciąga. Tylko nie słychać turbiny, nie słychać jej. I teraz się zatrzymała. Ale czuć, że dam trochę gazu i wciąga ją tak, wiesz. Dam lekko gazu i tak wchodzi na obroty, mimo że wiesz, ujmuje, nie? No. Kurwa, pasowało ciśnienie zrobić, żeby zrobił przegazowe i... Nie mam jak... Ja pierdolę, wiem o co chodzi już. Ale ja jestem głupi. Nie wiem, o co ci chodzi. Nie zaślepiłem...
Nie zaślepiłem jednej śrubki. A ja sobie myślę, czemu na tamtym gaźniku nie chodzi lewe powietrze? Na 100% gdzieś lewe powietrze mi ciągnie. Nie mogę za bardzo zajarzyć gdzie, a nie mam zaślepionego tego. Patrz, teraz ja będzie chodzić. Bo syczy, jak dodawałem gazu, coś mi tak syczy, nie? No jest niby doładowanie, ale ja tak sobie słyszę, no syczy, kurwa, no. Dajmy jeszcze jeden raz. Teraz powinno być doładowanie. Ale gwizda turbin, słychać. No, słychać. Tylko że słabo, bo wydech jest wygłuszony. Jakbym miał przelotowy wydech, nie? To byłoby słychać to zajebiście. To jakbyś mi dał apki w dupcy, taką turbinę? Nie będzie. Dwusów nie będzie chodzić na turbo. Serio ciągnie. Nie będzie? Nie. Bo znowu mieszanka jest? W sumie? Nie, że mieszanka, że mieszanka jest, tylko dwusów już jest uturbiony. A, przez Torezo tak jakby. No Torezo to jest właśnie jak turbo, wał robi za turbinę, nie? I wszczykujesz i paliwo pod ciśnieniem do tego. Czyli jakby czyli w ogóle się nie da, nie? No jakby dasz ciśnienie tu, a tu masz już ciśnienie, to... No, w teorii się powinno dać, ale w praktyce to ci nie da na tyle, żeby coś to zmieniło. Po prostu ci będzie paliwa ci będzie wypierdalać wydech. Rozumiesz, nie? No. Bo tak to masz rozprężnik, masz ten wydech, masz po to, że fala się odbija od wydechu i tak jakby zatrzymuje ci to ciśnienie, wraca przez... Jak ci to wytłumaczyć? Wylatują spaliny, odbijają się w wydechu, wracają, nie? Robią no. takie ciśnienie, że to paliwo coś wszczykiwane, to spaliny przytrzymują, że po prostu nie ucieknie na zewnątrz. No. I wtedy się więcej tak jakby paliwa jest w komorze, większa moc. Dlatego na przykład rozdupcony, to tak. Dlatego nie będzie. No. Jakbyś miał uszczelkę w wydechu wywaloną, też kurwa będzie chujowo. Dobra, wy nie uciekajcie. Palinę. Próba numer 2. Teraz będzie moc. Lepiej po. Kurwa mać. Za dużo. Teraz każdy, jak będziecie jeździć, nie? Wszyscy zgaszą motory, a u ciebie tylko takie. Ale nie, chodzi, słychać, że gwizdze turbin. Tylko no, wydech go strasznie wytłumia, nie? Tylko teraz trzeba byłoby jakieś ciśnienie spalin zrobić, podłączyć większy gaz. Większy gaz już podłączył. Teraz może już będzie chodzić. Dobra, ostatnie odpalenie na dziś. Mamy zegar. Będzie nam pokazywał doładowanie. Zobaczymy, czy w ogóle jakieś jest. Ja pierdolę, bo wciągnij mi do silnika. Panie. Myślę, że jedną już silnik. Jedną silnik. Czemu nie chcę zapalić? A bo paliwo się nie nalało. Teraz się paliwo nie nalało. Chyba my się najeździli na dziś. Coś walnęło. Nie ma iskry. Nie ma iskry. Dlatego na tamtym gaźniku nie odpalili. Za duża moc mogą ukręcić wała. Też jest taka opcja. Serio? No. Jak ukręcić? Normalnie, no, klina na wale mogą ukręcić, ale co? Tak. Takie ogazowanie nagle, wiesz.
jak nie będzie iskry dalej. Przebicie! Uciekała iskra. Uciekała iskra. Ten przewód się zapiekł. Ja nie mam takiej cewki. Dobra, kończymy to na dziś. Nie sprawdzę dzisiaj do ładowania. Sprawdzimy to w kolejnym odcinku. Ile bije do ładowania, czy w ogóle bije. Ale to dopiero jak zrobię jakieś ciśnienie. Ciśnienie oleju, więc... Do następnego, trzymajcie się, na razie, hej!